Cześć, z tej strony Damian z projektu Find Yourself jest ze mną Michał z projektu Open Meditation. Razem analizując wyniki ankiety, którą ostatnio wypełniliście dla nas, wpadliśmy na pomysł, aby stworzyć warsztaty. Warsztaty online oraz warsztaty stacjonarne, o których teraz tutaj wspólnie Wam opowiemy. Także ja tutaj zapraszam Michała do rozmowy, do dyskusji, a Wy rozsiądźcie sobie wygodnie, bo mamy dla Was fajną wartość do przekazania i przy okazji opowiemy co nieco to, co chcemy Wam przekazać właśnie na warsztatach. Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Michał Kucner. I tak, rzeczywiście, warsztat, który tworzymy to jak uwalniać emocje oraz przebudzić świadomość. Czyli są dwa komponenty, na których się skupiamy. W trakcie tego wideo, zamysł na to wideo jest taki, aby dać Wam już konkretne narzędzia i przykłady do tego, abyście mogli już zacząć stosować te narzędzia czy, czy pewne idee na sobie w swoim życiu. A tak jak Damian opowiedział, tworzymy również warsztaty online i offline po to, aby dla dla osób, które chcą wejść głębiej w temat i e, doświadczyć interakcji e, z nami. E, myślę sobie o tym, że mogą słuchać nas też osoby, które nas nie znają, więc dobrze będzie się e, przedstawić tak bardzo pokrótce. Więc e, to, czym e, ja się z, zajmuję, e, to jest e, ja nazywam tę dziedzinę live coachingiem, czyli mówiąc inaczej, towarzyszę osobom w. Procesie rozwoju wewnętrznego, jeżeli chodzi o kwestie uwalniania emocji. Jestem instruktorem uwalniania emocji, instruktorem medytacji oraz no, life coachem, czyli tutaj dotykamy różnych tematów związanych z relacjami, z psychologią, z zmianą, z transformacją. Czasami są to również kwestie egzystencjalne, ale skupiamy się również głównie w Pracy swojej skupiam się przede wszystkim na tym, aby wspierać ludzi, towarzyszyć im tak, aby ten rozwój wewnętrzny był jak najbardziej efektywny, ale no właśnie, jest, jest jeszcze ten element wsparcia, czyli towarzyszenia komuś w rozwoju. I robię to już od ponad siedmiu lat, kończąc studia właśnie w temacie. Live coachingu i tak zwanego doradztwa filozoficznego. Po angielsku trochę bardziej to brzmi ja od siebie dodam, że Michał jest naprawdę super przyjacielem, genialnym coachem i naprawdę potrafi wypunktować wszystkie niedoskonałości, wszystkie aspekty twojego życia, nad którymi możesz jeszcze popracować. Oczywiście niezłośliwie, Michał nie robi tego specjalnie, po prostu jego natura, taka logiczna, systematyczna, uporządkowana, no w pewien sposób. Ma, ma taką zdolność właśnie takiego wyłapywania drobnych szczególików, które naprawdę diametralnie mogą odmienić czyjeś życie. Niejednokrotnie Michał mi pomógł. E, ja jestem osobą, która zajmuje się rozwojem świadomości, dotykam tematów dosyć ogólnych, e, kategorii widzenia dużego obrazu, wysokich stanów świadomości, doświadczeń duchowych, doświadczeń e, mistycznych. To są tematy, które czasami wydają się być e, troszeczkę oderwane od rzeczywistości. Tutaj zresztą też e, często można mieć styczność z różnymi duchowymi ucieczkami, czy eskapizmem, czy spiritual bypassingiem, który staje się coraz bardziej popularny, ten temat staje się coraz bardziej popularny, bo ludzie mm -hmm. stają się też coraz bardziej świadomi pułapek związanych z duchowością. I tutaj, właśnie wspólnie z Michałem, opracowujemy ten temat, żeby zarówno stworzyć taką infrastrukturę pod duchowy rozwój i wzrost, oraz dać ludziom techniki, narzędzia, które dokładnie dotykają każdej sfery życia, tak żeby nic nie zostało tutaj pominięte, żeby osoby, które mają różne problemy, traumy, takie tematy bardziej osobiste, Mogły również znaleźć coś dla siebie, różne techniki, praktyki do zastosowania e, samemu w domu, ale również tutaj e, tworząc tą przestrzeń do pracy e, z nami. Temat, który mm -hmm. wybraliśmy, dotyka dwóch obszarów: jest to właśnie temat e, emocji emocjonalny, terapeutyczny oraz duchowy i związane z Absolutem, ja tutaj mam całkiem spore doświadczenie. E, prowadzę projekt Find Yourself, to jest kanał na YouTube, ale również strona internetowa oraz e, kilka innych tematów pobocznych, jak warsztaty, kursy, szkolenia. Grupa na Facebooku, gdzie pomagam ludziom wejść na naprawdę wysoki poziom świadomości, wyzbyć się lęku, niepokoju, oporu, odnaleźć pasję, cel życia, zjednać się z tą emocjonalnie egzystencjalną częścią samych siebie, żeby poczuć naprawdę mega przepływ w życiu, fajny, flow i dobrze się ze sobą czuć. I tutaj wspólnie z Michałem właśnie tworzymy warsztaty online oraz stacjonarne, o których Michał może jeszcze tutaj wspomni. No, rzeczywiście, może, może wspomnę. To powiem tylko tak, że, że jeśli chodzi o warsztat Damiana, to jest rewelacyjny w przeprowadzaniu właśnie przez ten proces odkrywania siebie i odkrywania siebie w takim no, niedualistycznym wymiarze. Robi to po prostu rewelacyjnie. Byłem już kilka razy na jego warsztatach i, i też no, bardzo polecam. O! <śm> Więc jak sobie posłodziliśmy teraz. Sam może... mnie zaprezentowałeś, jeżeli chodzi o te warsztaty, sam mnie wprowadziłeś w tą sferę i wiele rzeczy nauczyłeś, więc wiesz. Mamy co sobie słodzić, bo robimy Mamy super co robotę. Sobie ale Bez tutaj. Kompleksów. Ważne są też konkrety, prawda? Więc. Nie, e, na dobrą sprawę pytanie jest, obra, ale o co chodzi? Tak? O, o... Dlatego jesteś tu ze mną. Po... <grym> po, co, po co to uwalnianie emocji? Przecież oświecenie czy przebudzenie ma rozwiązanie wszystkie problemy. E, otóż nie, ja się zupełnie nie zgadzam z tym, że oświecenie, przebudzenie, czy widzenie jasno rzeczy takimi, jakimi są, rozwiązuje wszystkie e, problemy. E, istnieje między innymi no, takie zjawisko, że m, szu szukania, szukania, rozwiązania problemu w niewłaściwym miejscu. Czyli e, Ktoś ma problem, powiedzmy, związany z relacją, czy problem emocjonalny, czy problem związany z sabotowaniem siebie, czy myślami, które podcinają systematycznie skrzydła, czy obraz siebie jest nie taki, jaki chcielibyśmy, żeby był. I szukanie rozwiązania jest tam, aby usunąć cały obraz, aby usunąć myśli, aby usunąć emocje. I co prawda, może. I potrzeby. Wy... I, I potrzeby, tak, redukować swoje potrzeby, które rzeczywiście są w nas. Więc re rezultatem takiego, m, takiego myślenia czy przekonania może być bardzo niebezpieczna sytuacja. Ta niebezpieczna sytuacja polega na tym, że zaczynamy na przykład unikać życia, zaczynamy y, nie radzić sobie jeszcze bardziej z życiem, tłumacząc sobie to tak, że. No, ja stawiam na rozwój duchowy. No, mnie interesuje tylko rozwój duchowy, a to, czy mam problemy finansowe, problemy z relacjami, nierozwiązane sprawy yy, w kontekście żałoby, czy też żalu, który pozostawiam po sobie długi i tak dalej, to mnie to nie obchodzi, bo i tak wszystko jest iluzją. Więc rozwój duchowy tak, jest to niezwykle ważna rzecz. Ale Czasami możemy zapominać o tym, że jest również ważne to, żeby zadbać o rozwój psychologiczny, taki wzrost, jeśli chodzi o kompetencje radzenia sobie z emocjami, relacjami, w cudzysłowie moglibyśmy powiedzieć, wyczyszczenia swojej przeszłości. Czyli uporządkowania pewnych przyczyn. Przyszedł mi do głowy kwestii, ten, przykład, który, mm -hmm. ten przykład, który poruszałeś w sumie wczoraj, jak rozmawialiśmy, nie? że jest kobieta w związku e, i poprzez medytację zaczyna jakby usuwać świadomość tego, że ten związek jest toksyczny. Czy mm -hmm. masz jeszcze jakieś takie przykłady, które ci przychodzą do głowy, które mogą działać na szkodę czyjąś? Tak, ten przykład z kobietą rzeczywiście jest, jest mega ważny, ponieważ ja pamiętam, że ty zaproponowałeś, okej, okay, osoba dysocjuje się na dobrą sprawę od swoich własnych emocji i poprzez medytację czy taki, taki wgląd w siebie zaczyna akceptować tę sytuację, ale z tą akceptacją nie idzie również refleksja na to, że jakieś jej ważne potrzeby są pomijane i na dobrą sprawę krzywdzi sama siebie lub nawet swoje dzieci czy inne osoby swoją decyzją, na przykład w pozostaniu w związku na takich samych zasadach. To nie znaczy, żeby kończyć ten związek. Każda sytuacja jest inna. Nie chodzi o to, że my dajemy jakieś szybkie rady na, nie wiadomo, z rękawa. Chodzi mhm. raczej o to, żeby rzeczywiście przyjrzeć się temu, co tam jest. OK, akceptacja sytuacji to jest pierwszy krok, ale istnieje drugi, trzeci, czwarty, czyli zapytanie się, OK, jakie potrzeby są zaspokojone, jakie nie są, i tak dalej, tak dalej. Ten proces jest, jest dłuższy. Więc Jasne. medytacja czy, te, czy też rozwój duchowy na tym przykładzie może e, wprowadzać w zamęt. Innym przykładem może być wiele nieuświadomionych emocji, czyli to jest sytuacja, w której cierpimy w jakiś sposób, czujemy jakiś niepokój, niepewność. Czujemy, że w relacji z kimś, no coś jest nie tak, albo nie potrafimy zbudować związku, albo ciągle trafiamy na tego samego partnera, mimo że osoby się zmieniają. I... Czyli ja bym to tak mhm. podsumował, że to jest niezdolność do określenia trochę siebie, nie? Ja na przykład zauważyłem, że często osoby, które wchodzą na drogę rozwoju duchowego, to są też osoby o bardzo wysokim współczynniku wrażliwości czy odczuwania i takiego zatracania, mają taką tendencję do zatracania się w relacjach. Nie? Mhm. Ja już to Wielokrotnie przerabiałem sam na sobie, wielokrotnie przerabiałem to w różnych relacjach z, z różnymi klientami. Już wiem, jak ten mechanizm wygląda, i zauważyłem, że właśnie są różne techniki, różne praktyki, różne sposoby z psychologii, które są dostępne i które pomagają to bardziej określić. Mhm. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Mm, tak, jak najbardziej. Um, kwestia jakby nie nieradzenia sobie z, z własnymi emocjami, czy brak kompetencji. Ja to nazywam po prostu kompetencją. Umiejętność mm -hmm. wglądu w swoje emocje, w swoje potrzeby w relacje z innymi ludźmi i tak dalej. To jest kompetencja. To nie jest coś, czego można my się, się tego Czego można się w, peł w pełni mm -hmm. nauczyć yy, za niedługo będziemy uczyć tych rzeczy w szkole i to jest między innymi moja misja też yy, życiowa, żeby tych kompetencji Pięknie. uczyć w szkole. Ale to, że masz 20, 30, 50, 60 lat, to nie znaczy, że jest za późno. Tego można się nauczyć tak samo, jak można się w każdym momencie nauczyć jazdy samochodem. Więc obsługa swoich własnych emocji, no, moim zdaniem jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o tak zwany well-being, czyli dobrostan, mhm. czyli jakość życia, podnoszenie jakości swojego życia. Bo co z tego, że mamy wgląd do niedualnej jaźni, jeżeli cały czas pogrążeni jesteśmy w depresji, Cały czas mhm. pogrążeni jesteśmy w stanie niepewności, cały czas coś nam doskwiera. Mhm. Więc... I nasze kwestie egzystencjalne nie są do końca rozwiązane, bo nadal jakby mamy wahania nastroju i nie wiemy, co ze sobą zrobić, co, nie? co się też zdarza. Dokładnie. A dodatkowo nie potrafimy poprosić o pomoc. Nie? Co o, tutaj w, to jest jeszcze w kwestii super. polskości, bo, bo ja akurat mieszkam w Anglii, więc mam też, też ten kontrast. W kwestii polskości my jesteśmy. No, Zosie samosie to jest właśnie polskość, nie? No. Tak, tak. Co? Ja sobie sam nie poradzę, do psychologa będę szedł, jeszcze sąsiad pomyśli, że problemy mam, co, co, co rodzina pomyśli o mnie, że. Psychol tak. I, I dochodzimy do takiego absurdu, gdzie każdy chce być ekspertem we wszystkim e, i każdy chce po prostu naprawiać swoje samo, swój samochód, mikrofalówkę. E, za niedługo, nie wiem, jeżeli by się dało, to operacje też byśmy sobie sami robili. Przy pomocy tych samych narzędzi. Porządku, tak, właśnie, przy pomocy. Dokładnie. E, tutaj z Michałem troszeczkę się tak prowokowaliśmy wcześniej, już, gdy rozmawialiśmy na ten temat, dlatego może poruszamy tą kwestię tak z dystansem, ale już totalnie jakby. Mm, to, do czego zmierzam, to jest to, że rozmawialiśmy na ten temat już długo. Rozmawiamy ciągle na ten temat, dyskutujemy i mamy już nawet taką otwartą grupę osób, ona się powiększa, w której dyskutujemy na te tematy coraz częściej i zaczynamy uświadamiać sobie różne cienie, które są. W różnych nurtach, ścieżkach, podejściach, bo to cieniem nie jest tylko duchowość, bo ja znowu też widzę różne problemy w kwestiach psychologicznych. Tak. Jak na przykład to, że nadmierne skupianie się na szczegółach doprowadza do paraliżu, ciągłe wałkowanie przeszłości sprawia, że nie idziemy do przodu, mhm. albo ciągłe racjonalizowanie swoich problemów, że kończymy w naszy, naszych konceptach, że ciągle chodzimy do psychologa, do kolejnego, do kolejnego nam nie pomaga, bo my nie potrafimy jakby ogarnąć tej kwestii duchowej, egzystencjalnej samodzielnie. Tak. E, I wprowadzenie siebie w inny stan świadomości może jakby striggerować nowe połączenia w mózgu, mm -hmm. uruchomić wyobraźnię, czy choćby nawet otwartość na całkowicie nową perspektywę, co wytrąca człowieka z butów, wprowadza w inny stan i nagle mamy doświadczenie, które transformuje życie. Tak? Mm -hmm. Ale do tego trzeba dążyć, do tego trzeba pracować. Nie każdy jest tak szczęśliwy w tej kwestii, żeby uzyskać natychmiastowo oświecenie. Wiele osób pracowało nad tym wiele lat i nadal pracują i ciągle do tego dążą. Mhm. I ja, jako że przyjaźnie się z Michałem i dyskutuję na ten temat, właśnie bardzo często stymulujemy się do rozwoju, i bardzo podoba mi się nasza współpraca. Mhm. Moim zdaniem ma naprawdę ogromną wartość i potencjał, i no, ja czuję się aż zajarany, gdy ja pracuję z Michałem. No właśnie, jaką jak wartość ma, ma to, 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 to <laughs> czym się dzielimy i to, 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 dlaczego warto w ogóle na, na warsztat do nas przyjść? Bo ja uważam, że to jest naprawdę mega miks wszystkiego, czego potrzeba, żeby w życiu e, ogarnąć swoje emocje, przynajmniej te kwestie podstawowe. E, znaleźć różne mechanizmy czy nawyki swojego umysłu, które jeszcze nie zostały rozpracowane i zajarać się do życia, odpalić w sobie pasję, połączenie z wyższą świadomością, z absolutem, jak zwał, tak zwał, bo każdy nazywa to troszeczkę inaczej, załagodzić swoje własne neurozy, otworzyć się na coś nowego i że tak powiem, odnaleźć swój własny klucz i te drzwi, do których próbujemy dojść, tak żeby wsadzić ten klucz i przekręcić ten zamek i wejść do środka i naprawdę zderzyć się z tym, y, z czym mamy się skonfrontować, bo i tak to, z czym mamy się w życiu skonfrontować, tak się z tym skonfrontujemy. A dla mnie na taki warsztat to jest taki katalizator tej przemiany, w której jesteśmy. To jest naprawdę y, skraca czasu pracy nad sobą, mega inspiracja, mega doładowanie, y, mega wsparcie, mega pomoc, mega zaangażowanie, grupa ludzi, nie jesteś sam. Naprawdę możesz skorzystać z potencjału na wszelakie różne możliwości, i ja ci gwarantuję, że naprawdę znajdziesz tam coś dla siebie. Jak wejdziesz tam z intencją serca, że ja chcę znaleźć coś dla siebie, to znajdziesz coś dla siebie. Nie mam co do tego wątpliwości. Tak, ale warsztat też nie jest dla każdego. Wchodzenie w taką, w taką relację czy, czy interakcję, po pierwsze potrzeba do tego gotowości i, i odwagi. Bo trzeba czuć ten temat też. Również to co, to, co czuję, żeby powiedzieć, to to, że dzielimy się z wami też narzędziami, które, które możecie znaleźć, zarówno na moim kanale, na blogu i tak dalej, czy na Twoim kanale. I również samemu można naprawdę bardzo dużo zrobić i bardzo dużo przepracować i bardzo dużo zmienić. Warsztat to jest. To jest przestrzeń dla osób, które naprawdę czują taką gotowość, że okej, okay, mm -hmm. rezonuje ze mną to, co ta dwójka osób tutaj mówi i chcę za tym pójść. Chcę wejść w taką przygodę. Dla mnie to jest przygoda, gdzie zapraszamy Was właśnie w podróż odkrywania siebie, wchodzenia w interakcję. Będzie właśnie bardzo dużo interakcji. To nie będą wykłady. Wykłady są, wykłady będziemy nagrywać. Warsztat to są po prostu interakcje, ćwiczenia, wchodzenie bezpośrednio w temat, który akurat w danym momencie w Tobie jest żywy i domaga się uwagi. I, I może i tego... dodatkowo zastymulowany właśnie poprzez pracę z nami. Dokładnie. No plus też tutaj ważny jest ten element spotkania innych osób, ponieważ my prowadzimy ten proces, ale ważne jest to, że no będą też uczestnicy, od których również my się uczymy. Ja się cały czas uczę, między innymi od osób, który, którzy przychodzą do mnie na coaching indywidualny czy na grupowy. No, uczymy się po prostu od siebie nawzajem. Nie? To, 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 tutaj to jest moja droga i ja znalazłem w niej i ulgę w mm, problemach emocjonalnych, mentalnych, ale również, e, tak jak wiesz, e, Damian, to co mnie pasjonuje, to, to psychologia egzystencjalna, czy między innymi gestalt, które nie tyle być może tak mocno stawia na kwestie egzystencjalne, ale od nich nie ucieka. Nie traktuje mhm. ich jako problem czy coś. Metafizycznego, co odpychamy, tylko raczej jeżeli się to pojawia, to za tym też podążamy. I dlatego właśnie I spotykaliśmy coś, co... się razem. Spotykamy tak, się To razem. jest coś, co po raz pierwszy Ty mi to przedstawiłeś i pokazałeś. Także jestem Ci też mega za to wdzięczny. Super. Dwie perspektywy. Michał, może przejdziemy do tego, kiedy będą warsztaty. Tak, warsztaty odbędą się teraz 12 czerwca. Będzie to warsztat online i on potrwa 3 godziny. Na który zachęcamy, zapraszamy. Szczegóły będą przedstawione już, już w niedługiej przyszłości. I drugi warsztat, który będzie stacjonarny, będzie 4 lipca w Krakowie, na który również was zapraszamy. On już będzie 6-godzinny plus after party, czyli już tak zupełnie, zupełnie na luzie sobie spędzimy czas wspólnie, pójdziemy coś zjeść i po prostu fajnie spędzimy super wieczór. No i tak. Mm. Informacje w mediach społecznościowych. Będziecie informowani tutaj na kanałach, u mnie na YouTube, u Michała, na tak. Facebooku, na blogu, ewentualnie jeszcze na Instagramie. U mnie pojawi się dodatkowy wpis. Jak najbardziej. Bardzo gorąco Was zapraszamy i dziękujemy za, za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub sugestie. To zapraszamy do komentowania. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi tego, jaka jest Wasza perspektywa. I cóż. A, to... jeszcze chciałem podziękować za wypełnienie ankiety. Ja również. Bo to dzięki Wam, dzięki Waszemu zaangażowaniu i wypełnieniu ankiety, zainspirowaliście nas do tego, żeby wpaść na pomysł właśnie przygotowania tych warsztatów. Także dzięki tutaj ze szczerego serca za. Wasze zaangażowanie, za waszą energię, za waszą uwagę naprawdę. To dzięki wam tworzymy te cudowne warsztaty i mamy inspiracje, nowe pomysły, przede wszystkim motywację, żeby to robić. Bo robimy to nie tylko dla siebie, ale też dla was. Mhm. Przede wszystkim dla was. Przede wszystkim dla was, ale trochę też dla siebie, bo no trochę też no. mnie akurat to jara i ja też to i, lubię. I, ba i bardzo widzę w tym ogromny sens. Wiesz Michał, Poddziała, że ja lubię robić pracy. ludziom dobrze. No miałeś nie mówić tego. Oj, tam, oj, tam. Okay. Dobra, to trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie was. Cześć.